Mieliśmy wczoraj Międzynarodowy Dzień Krwiodawcy, stąd też dzisiaj zorganizowaliśmy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim taką akcję właśnie Oddaj Krew, Podaruj Życie. Lubuskie szpitale, mówią o tym szefowie tych szpitali, mówią lekarze, ciągle potrzebują krwi, szczególnie niektóre grupy są deficytowe. W związku z tym ta akcja dzisiejsza, poprosiłem Lubuszan o to, aby ci co mogą, aby oddali krew. Cieszy się ona dużym powodzeniem, cieszę się z tego i dziękuję tym wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli. To jest zawsze ważne. Takie akcje są bardzo potrzebne, szczególnie teraz w dobie koronawirusa, kiedy możemy troszeczkę od siebie dać. Tak naprawdę nic nas to nie kosztuje, nie ma szczególnych poświęceń tutaj. To jest chwilka strachu, żadnego praktycznie bólu i pomagamy. Ja zachęcam do regularnego oddawania krwi. No nie zawsze jest to możliwe. Bardzo się cieszę, że są takie akcje i wtedy nas troszeczkę motywują. Jak jestem regularnym dawcą krwi i akurat najbliżej mi była mi ta akcja, więc z chęcią przyjechałem oddać krew. To jest chęć pomocy ludziom, że jeżeli jest potrzeba po prostu transfuzji krwi, to jak najbardziej ona jest potrzebna. Mogę oddać, mogę się podzielić, więc mam nadzieję, że ktoś kiedyś z niej skorzysta. To nie boli, nie ma żadnej, tylko trzeba po prostu też się przygotować. Trzeba być świadomym dawcą, trzeba odpowiednią dietę stosować, wiadomo, pić wodę. To nie jest tak, że też każdy po prostu może po imprezie przyjść i oddać krew. Trzeba po prostu być świadomym, że to krew po prostu musi mieć dobre właściwości, żeby móc ją zastosować w leczeniu. Na pewno warto oddawać krew, bo to ratuje życie. Widzieliśmy wiele przypadków takich, czy po wypadkach, czy na hematologii ludzie z białaczkami. Jest szereg chorób, przy których naprawdę tylko krew może uratować życie. Więc mamy tutaj też dzisiaj kilku pierwszorazowe osoby. Jest to przepiękna akcja, naprawdę. Co roku tu przyjeżdżamy i co roku jest zawsze bardzo dobra frekwencja.